Siemaneczko w 32 części Let's Play Mad Max. Ostatnio zrobiliśmy poboczne zadanie dla pewnej pani właśnie w twierdzy Krwistobrodego. I co? I znaleźliśmy zajebistą furę, oczywiście odprowadziłem do kryjówki. Widzę, że tu nam jeszcze jeden projekt został, bo w sumie tutaj nam jeszcze został do zrobienia właśnie jeden ogar. Zobaczymy, czego dzisiaj nie zrobimy. Zależy, jakie dostaniemy questy poboczne. Jak blisko i czy będą ciekawe. Nie, to nie ta klatka. W którym to miejscu była ta pani? Nie, to nie było tutaj. Wiem, że on ma zadanie. Dobra, to od niego też weźmiemy. Nie ma problemu, że tyle dla was zrobiłem. Dobra. O co tam chodzi, co? Tym razem? Killer, the steel you brought has been very useful. I could sure use your help again. Coś takiego. Co tym razem? You know my people believe that the big wet shall once again splash these barren shores. I need them to keep believing. In belief, there's hope. But they need an idol, a relic of the water gods. And I think I found it. What is it? An idol of a critter of the ocean. It will give them the hope that they need. And their hope will see us through. You'll find it in the wall, north of here. Use your long lookers. Dobra, w ogóle ciekawy wątek, ale co zaraz. Krwistobrody odkrył istnienie morskiego bożka, który może według niego podnieść morale jego załogi. Do ekwipunku dodano... Zostanie duża ilość złomu. Okej. Dobra. Czy to jest gdzieś daleko? Przy murze. Aha, to jest... Okej, to jest przy murze, to dobra, to możemy to zrobić. Ale gdzie jest ta dziewczyna? Ona miała Nadzieja? Nadzieja na imię? Ona była tutaj. Czy to jest ta sama dziewczyna, która nam uratowała życie? Przed jakimś ziomkiem od zgniło zęba. Kurde, nie pamiętam, ale skoro jej nie ma tutaj, to wszystko jest możliwe, bo ona była. Ona była tu. No tak, bo to tylko jedna cela tutaj była, nie? Zresztą by nam się podświetlało, żeby zadanie zabrać. Mamy jeszcze zadanie od Jetta. To jest zadanie od spojówki. A mieliśmy informację, że ona też ma jakieś zadanie dla nas. Dziwne, dziwne. No ale dobra, robimy to zadanie, czy najpierw twierdzę? Może tą twierdzę zrobimy, co? Dla spokoju, co o tym myślicie? A, w sumie te części, kurde, niekoniecznie muszą być w tej twierdzy. Ale dobra, tą twierdzę też możemy zrobić. A zanim to zrobimy, ile mamy złomu? Czy ja mogę? No, 2800, to ja tu chyba niewiele zrobię, co? Mógłbym w sumie oponki jeszcze dodać. Na piasku o 25%. Ale na piasku to tak się to na uj przyda, tak szczerze mówiąc. No, tutaj już nic nie wyknuje, raczej nie. A maksa, coś u maksa możemy... dokozaczyć. Prawda, u maksa możemy chyba jakieś umiejętności jeszcze walnąć, nie? Dodatkowe. Nie. Po co tej potężnej kontry? Kontra łamiąca kości. No to akurat brzmi fajnie. Sobie wydajmy troszeczkę. To cofanie mnie wkurza. To co to jest? Egzekucja na ziemi. Obalonych przeciwników, to też brzmi fajnie. Dobra. I tak nas cofa, kurde. Po dowolnym uderzeniu o ścianę możesz wykonać potężny cios kończący, tak średnio. Rozbrojenie, które po idealnym bloku odbiera napastnikowi broń. To może się przydać na jakichś tarczowników, więc chętnie. Taki szybki upgrade maxa w sumie, bo mam trochę zbędnego złomu. Więc nie będę go żałował. Używaj broni białej, aby wykonywać szybkie egzekucje obalonych. Używaj noża, aby wykonywać szybkie egzekucje. Nie. Po
potężna technika mogąca rozbić ta... Jak najbardziej, zwłaszcza, że tarczowników pewnie będziemy coraz częściej spotykać. Więc jak najbardziej na tak. Umożliwia rozbrojenie z broni białej nawet po zwykłym bloku. Umożliwia wykonanie potężnego rozbrojenia nawet po stronie zwykłego bloku. Wykonuje z nożem natychmiast po zadaniu ciosu kończącego serię. Nie, może nie, ale te rozbrojenia... Rozbrojenia z noża... Te rozbrojenia sobie weźmiemy, bo one brzmią fajnie. Sorki, że tak w sumie nieplanowany upgrade tutaj wcisnąłem. Ale w sumie dawno tego nie rozwijałem. Dobra, jeszcze zobaczmy, czy tam coś jeszcze jest. Coś interesującego. Nie, i to mi się też nie podoba. Dobra. To w sumie... co chciałem powiedzieć? Tego ogara załatwimy, no. Nadzieja została porwana przez Miłozęba, czy ją sprzedał? Co on tam kurde robi? Nie, to była ta sama kobieta. Kurde, już nie pamiętam, ale dobra. Skupmy się na tym. Na tym ogarku. Co chciałem jeszcze powiedzieć? No w sumie teraz trochę odblokowałem tych terenów, więc po tym odcinku zakończę akurat serię 4 odcinków. Będę miał sporo czasu, albo i nie, ale na pewno będę miał sporo rzeczy tutaj do nadrobienia, nie? Kurde, a to zadanie poboczne kiedy zrobimy? Nie no, w tym odcinku upchnie, no to jak myślicie? Mam tu z tymi ogarami zawsze się schodzi, no ale zobaczymy. W sumie tam blisko możemy się podtechnąć, nie? Więc to też jest plus. I duża ilość złomu, ciekawe ile, bo 500, no to bez przesady, nie jest wcale tak dużo. Jeszcze mam te pola minowe do rozbrojenia, to jest nudne. Najgorsze jest to, że trzeba szukać tych pól minowych, nie? To jest po prostu nudne. Dobra, co tam mi ziomeczku ciekawego powiesz, nie? O tym pasożycie. O, ja mam wszystko na full, bo byłem w tym obozie. Więc zajebiście, tam jakiś samochód słuchać za oknem, mam nadzieję, że wam nie przeszkadza. Nie ma problemu, ja bardzo szybko uaktywniam swoją furię, więc luz. Kolosy są zbudowane w samym sercu starego podwodnego wulkanu. Broni go ogar, pętla, który jest podobno wrażliwy na ciosy zadawane przez pod wpływem furii. Informacje dodatkowo wejść po drabinie po prawej, żeby wyłączyć ogniste rury. Przygotuj się na dużo walk. Szukaj broni zostawionej przez pokonanych wrogów. Dobra. Dużo walk, czyli pewnie długo nam się tu zejdzie. Jaki to jest poziom? 4 chyba, nie? Robiliśmy 5 już. Nie będziemy płakać. Dobra. Oczywiście snajpera. Zobaczę, że mam kurwa taki duży magazynek, że szok. Tyk. Alarm powinien się w sumie teraz włączać po tym pierwszym wybuchu, no ale sam na to za głupi. Tam są snajperzy, dobra. Oj, nie trafiłem. Do tyłu nie możesz jechać, co jest z tobą? Dobra. Podjedźmy troszeczkę bliżej. To już nic nas nie stargetuje. Ale tak, ta rura idzie. O Jezu, powiadomienie z YouTube. Nigdzie nie widzę, gdzie ta rura może iść, tak szczerze mówiąc. Znaczy ona idzie w lewo. Coś było, że po prawej stronie jest jakaś drabinka, tak? A tutaj też jest ognista rura. Aha, i ona tam do środka wchodzi. Dobra. Zamienimy się. Tylko moment, ja zamknę powiadomienie, dobra. Dawaj mi harpun, proszę.
ready to take on a top dog? Co z tego wyjdzie? Te rury są tu. To mogę jakoś rozwalić. Kurwa, gdzie ty strzelasz, stary? Dobra, drabina jest podobno po prawej stronie, tak? Dobra, jest po prawej stronie. To wchodzimy. Myślałem, że to z wozu będę mógł jakoś zrobić. Okej, jak nie to nie. Dobrze opancerzona jest ta twierdza, kurde, nie? Chyba, że las to musiało pójść na to gówno. Dobra, zamykaj to. Dawaj to. Zaraz obrona przed pola będzie załatwiona. Dobra. Amunicja, wybornie. Tutaj nie, tu jest tylko takie logo. Dobra, mogę stąd spadać i mogę otwierać te drzwi. Come on, come on, Maksiu, come on. Tu nas jedzeniem, ale nie, 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 to nie, to przepraszam. Jedynkę niepotrzebnie nacisnąłem, mój błąd. Dawaj. A tu jeszcze za... O, tutaj zastawione jest. Się nie wbije tam do środka. No dobra. Strzępek historii, insygnia. O, niedużo złomu, to może zrobimy to za pierwszym. Nie ma tu broni. Gdzie jest wrzaskun? Nie widzę wrzaskuna. O, na czerwono został pomalowany, ciekawe. To od razu taka arena bez większego pierniczenia. Fajnie, fajnie. Mamy żarcie. Nie mamy żadnej broni. Dobrze, że ulepszyłem maksa w sumie, nie? To się może tu przydać. Dobra, ten ma broń. Czekajcie. Pięknie. Auć. Nie mogę, nie mogłem tego zebrać, szlak. Dobra, nie podnie... ale oj, tak wygląda rozbrojenie. Fajnie. Ja jestem jeszcze w trybie furii, dobra. Szkoda, że trochę nie wykorzystany tryb, bo ostatni przeciwnik. Ale czekam na więcej. Come on, come on, come on. Tu jakieś drzwi się otwierają. Dobra. Pięknie, jesteśmy w trybie furii znowu. Dawaj tego ziomeczka, tam leży broń. W sumie... Kurde, w sumie się przyda. Pięknie. Elegancko. Dobra, i kolejny... shit, padają. Dlatego już tak łatwo nie sparujesz, co, ziomeczku? Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Łupy. Dobra, lecą kolejni. Tym razem z tej strony. Zapraszam, panowie. O, skończyło mi się ten. Ale tu zaraz może będzie następna? Może jakieś rozbrojenie wejdzie do tego? Ojej. Pięknie. Dobra, odsuń się. Dobra, do tyłu. Do tyłu troszkę. No, chodźcie tutaj. Pięknie. Auć.
To już nie było fajnie. Nie, odejdź. Skończyła się ta broń, czy nam wypadła? Nie, skończyła się. Kurwa. Dobra, come on. Kurde, musiałem się po nosie akurat podrapać jak broń. Ma do przejęcia w fajny sposób. No jak tam leżą, dobra. I elegancko. Pięknie tutaj, to nawet opłacało się z tego względu, że Max ma nowe ciosy i naprawdę fajnie to wygląda. Tamto wyłamanie ręki, kurwa, jakieś MMA. Dobra. Kurwa, serio musiał mnie pierwszy trafić? Dawaj tego nożownika z Bożej łaski. Spożal się Boże, a nie Bożej. Mam furię fantastycznie. Serio przeżył to? Elegancko. Oj, zobaczcie, jakie nowe piękne ciosy wchodzą. Oj, nie. Nie będziesz mi tutaj łapał za nic. Dobra. I pięknie. Dobra, dawaj tu jakąś broń. I będziemy kończyć tego pana. Serio, jeszcze tam dycha? Dobra, elegancko. O, wreszcie rodzynek schodzi do nas. And our dance begins. Zapraszam. Ciekawe, czy będzie miał pomocników, bo jak będzie miał pomocników, to może być trudniej. No, ale zobaczymy. No, już tam słyszałem. A, on jest wrażliwy na ciosy furii. O, właśnie. Rozpędził kolega. Pięknie. Elegancko tego. Szul to dzioba. A on tam nie będzie wkraczał do akcji. Nie, na razie nie. To świetnie. Dobra, bierz broń. Pięknie, trybie furii za. Nie lubimy tak dostawać. Dobra, skończyła mi się broń. Skróciła mi się broń, no rozleciała się. Po prostu. Gdzieś tu jeszcze była chyba, nie? Czy nie? Nie było? Kurwa, to było głupie. Mam tylko noże. Dobra, będzie mi go jechać tak. Czarniak nożem, elegancko. To też robi robotę. A noży mamy sporo. Pięknie. Dobra. Pięknie. No chodź tutaj, przyjemneczku. Tutaj lucik pozbieram. Oj, końcóweczka. Pięknie. No i dobra. Tylko nie zdążyłem nic wyzbierać tutaj, bo w sumie od razu trafiliśmy na arenę. Więc teraz muszę się rozejrzeć tutaj. Ale zajebiście. Zajebiście. Ukończono zero. Pokonałem bossa. I lokacji. Dobra. Seria ciosów wykonana. Zagrożenie obniżono. No tutaj już zagrożenie to jest naprawdę niewielkie, nie? No te pola minowe tylko zostały. Do rozpierniczenia. Zaraz tu się porządnie rozejrzymy. Dobra, już po nóż to się nie będę schylał. Jak się tutaj gdziekolwiek dostać, co? Z czego to jest?
podnoszenia. Zastanawiałem się, czy tu ogień jakiś nie wyleci. A nie, dobra, tędy możemy wyjść, ale nie. Zupełnie nie o to mi chodzi. Musimy się dostać na górę, to trochę złomu musimy pozbierać. Jak tej misji pobocznej nie zrobimy w tym odcinku, ale w następnym zrobimy na luzie. No, jeszcze pewnie jakiś rozwój dojdzie. Bo żetony nam się pewnie, sporo żetonów nam się uzbierało, nie? Ostatnio mówiłem, że jest 18, a jest... A, 18, albo w sumie maksymalny poziom wbiliśmy, chyba już nie możemy dostawać żetonów z poziomów, ale z osiągnięć i wyścigów jeszcze będziemy mogli. Spoko, ja teraz mówię, będę miał sporo do nadrobienia i jeśli będę miał czas, no to przyszły odcinek będzie owocował, że będzie nas spory upgrade czekał. Ale to jeszcze wszystko przed nami. Jeszcze wszystko przed nami, nie? Kolejny złom. Tu nie będzie żadnych planów, kurde, to te plany są pewnie gdzieś tam, wiecie, w tych miejscówkach, gdzie złom jest, nie? Trzeba je szybko znaleźć, bo ta ekipa farmi nam złom. Niewielki, bo niewielki, ale jednak. To tam fajnie się siedzi? Na tym? O, jakaś ten. Jakiś strzępek historii. To zdjęcie niedawno wpadło mi w ręce. Nie pamiętam nazwy zespołu, ale pamiętam, że przez miesiąc dzwoniło mi w uszach. Śmialiście się z powiedzenia, rok nie żyje. Teraz to chyba prawda, umarł ze wszystkim innym. Wszystkim się wydawało, Max, wszystkim. Ej, ja tu jeszcze sporo złomu mam do zebrania, a w sumie... tu jest jakaś insygnia do rozwalenia. Dobra. Pytanie, czy tutaj w tą stronę ma sens tutaj iść? Nie, tutaj chyba nic nie ma, nie? Nie, tutaj nic nie ma. Czy zobaczymy tam. Tamtym zejściem. Coś tutaj... A, jest tutaj złom. Ale tylko, kurde, jeden kawałek. To co, nam otworzy to na dole? Cholera wie. No dobra, tutaj nic więcej nie widzę. Tu się coś otworzyło. Dobra, tutaj powinno coś być. A, jest i złom. O dobra, czyli mamy cały złom. Zajebiście, ale jeszcze jedna insygnia nam została chyba, nie? O, do rozwalenia, no. A, jest tutaj. O, no to wybornie. Max, co jest w tym twoim celowaniu? Dobra, i mamy 100% zrobione. No i gitara. Fajnie na odcinku to zrobiliśmy. No i w sumie dobre, tego nie będę przedłużał odcinka, bo poprzednio był przedłużony. Także no, następny odcinek to będzie oczywiście quest poboczny i być może jakiś większy rozwój, ale nie no. Rozwój nie mamy co, w sumie warsztat tam nie za dużo nam zostało do rozwoju, nie, po prostu pewnie pochwalę się, ile mamy złomu, co po drodze zebrałem, w sensie te strzępki historii i takie tam pierdoły. Tu jeszcze jest quest do zebrania, to też w przyszłym odcinku. A gdzie jest ta laska? Gdzie jest ta laska? Tu jest od tej, od spójówki. Nie wiem, czy to nie będzie twierdza zgniło zęba, tak swoją drogą. Mi dziwne, że tu balona nie ma. No ale zobaczymy. Dwa balony w sumie nam jeszcze do odblokowania zostały, ale nie, przyszło ci... chociaż może. Zobaczymy, ale na dzisiaj to tyle, także wpadajcie do opisu, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I trzymajcie się i na razie.